Nie, dzieciaki zostawiłem na koloniach. Przywiozłem je tutaj do Borów Tucholskich na kolonie i jadę teraz odwiedzić ojca i przyjaciela mojego, który tam uczy na kajtach pływać młodzież nad Zatoką Puską. No dobra, Marcin, no to leć sobie w takim razie. Może ktoś się tutaj jeszcze będzie z kolegą wziąć. Chociaż widzisz, to chyba wszyscy podejmowani. Bo nie każdy jest tylko tak do tej pory. Dobra, leć sobie, fajnie. Fajnie, że to taka łączność udało nam się, no bo między nami to już jest kawałek spory. I to jest prawie przez, powiedzmy, prawie, no bo to jeszcze kawałek, ale prawie przez całą Polskę, no to. To jest naprawdę fajne osiągnięcie i dobrze, że to poleciało. Także wiecie, jak się tam gdzieś zapalujesz czy coś, to się odzywaj. Ja też się będę pewnie gdzieś kręcił po pasmach, to tam wypadnę, może gdzieś jakąś drugą zagadamy, okej? Okej. SQ5 SCR przez 8, SQ5 OCB przez 2, przez mobil. Nie ma problemu. Ja tutaj na 760, póki tutaj nikt nie rozmawia, wiesz, no jadę sobie, słucham, wiesz. Gdyby ktoś się miał ochotę odzywać, a miałbyś tam jakąś łączność, nie wiem, telefoniczną z kimś, no to śmiało, no bo ja jeszcze przez co najmniej, to mi GPS pokazuje, że co najmniej przez godzinę, półtorej będę w samochodzie, więc będę później tam jechał obwodnicą Trójmiasta. Warunki też będą do porozmawiania, bo to jest z boku, wiesz, mało będzie zakłóceń od miasta, więc mam nadzieję, że może jeszcze sobie zagadamy. A oczywiście wieczorem, jeśli nie w Pucku, czy w Rewie bardziej, nie w Pucku, jeśli nie w tej Rewie, to na pewno w Jastarni, to bym też się tam rozwinął i byśmy popróbowali. Wieczorem to może na 80, co? Tak, wieczorem to 80, oczywiście, najbardziej. Aczkolwiek ja tutaj od południka mam jakieś takie dziwne, wiesz,